Hej, witam was serdecznie i bardzo gorąco, ja nazywam się Kuba, to jest kolejny odcinek zabójczego tria FIFA 14. Przystępujemy do kolejnego meczu w lidze 9, walczymy o mistrzostwo i trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. Chciałem w tym odcinku zagrać 3 mecze, no wyszło to średnio, ponieważ zaraz zobaczcie dlaczego wyszło to średnio. Pierwszy przeciwnik, stroje imione takie same, no i skład jego jest słaby, ma 2 gwiazdki ogólne, no i się okazało, że to był trainer, tak mi się przynajmniej wydaje, bo przy tej minucie wyszedł i nie było żadnej korzyści dla mnie, więc to musiał być prawdopodobnie trainerowiec. No ale trudno, tak to już bywa, jak ktoś nie umie poważnie grać, no to będzie wychodził i będzie cheatował. Kolejny mecz to był mecz ze składem Bundesligi, który zaraz zobaczycie. To będzie mecz trudny dla mnie i zobaczcie dlaczego będzie trudny. Jest na szpicy Diouf, jest Shaqiri, jest Persić, jest Boateng, jest Mkhitaryan, jest Bender, jest Naldo, Santana, Rafinha, Weidenfeller, lewego obrońcy nie kojarzę. No i pierwsza akcja dla niego, Shaqiri powędrował, no i to po tej piłki Kevin Prince, Boateng, no i skarcił nas w 19 minucie, nie w 90. Lewandowski, centruje w pole karne, to był Royce, ale to był chyba jedyny strzał mój dobry, bo każda akcja była słaba. No i tutaj nagranie mi się przerwało, action mi się zbugował. Nie wiem co tutaj naprawdę się stało, miałem po prostu 2 ujęcia, no i też zobaczcie, że o, to zielone wyskoczyło, nie wiem co tu się po prostu stało, no ale był jakiś bóg i trudno. Kolejna akcja, Marco Royce centruje, no i miał ma asystę, bo Kuba Baszczykowski wykonał swoją robotę. Kuba Baszczykowski jest najlepszym zawodnikiem z tego składu, naprawdę, muszę wam powiedzieć, że to jest świetny zawodnik. Persić do Diufa, no i Diouf OP, pierwsza bramka w tym meczu, w 67 minucie meczu. No i była centra, to drożny Diouf, no i 4-1, naprawdę bardzo słaby ten mecz. Słowo ten mecz na nas się potoczył, ale jeszcze był nasz zawodnik, który do końcowej linii, to był Lewandowski, Lewandowski! Walka, walka, bramkarz broni, ale dobił tą piłkę do pustej bramki. No i w 90 minucie Kuba Baszczykowski postanowił jeszcze strzelić jednego gola, ta piłka przekroczyła linię bramkową. No i było tylko 4-3, no przegrywamy swój pierwszy mecz w tej serii. No trudno, Lewandowski miał kontuzję, tu widzicie na mapce polski skład, który buduje. On jest średni, ponieważ nie mam zawodników, tych zawodników jest mało na rynku, a to jest taki skład srebrny polski, takim srebrny alope, ale ich jest dość mało na rynku, dlatego długo mi zajmuje budowanie tego fitnessowego składu. Możecie mi napisać w komentarzach albo podesłać link do Footheada, jak budujecie jakiś fajny skład fitness, który będzie OP i tani, żeby był, wiecie, no taki fajny OP fitness skład, dokładnie. No i tutaj postanowiłem, że Milika wystawię na szpicy nie piecha, bo Milik jest z Bundesligi, ma zgranie z Błaszczykowskim, Roycem, no i Didawim, więc jest całkiem nieźle. Kolejny przeciwnik, którym będziemy grać, będzie to gracz, też to będzie ciężki mecz, to będzie Skerb Montpellier, 82 overall ogólnego składu, Cavani, Rodriguez, Ayu, Jean Moutinho, Valbuena, Matuidi, Nkolu, Alex, Bedimo, Sirigu na bramce, Ayu. 7 minuta meczu, centra do Matuidiego, Matuidi, no i w 7 minucie skarcił nas Matuidi, no i było już 1-0 dla mojego przeciwnika. Niestety źle dla nas ten odcinek, źle się ten odcinek potoczył, bo Ayu już w kolejnej minucie. No i Andre Ayu w 16 minucie meczu zdobył bramkę na 2-0, ale nie włączajcie jeszcze materiału, spokojnie, zobaczcie jak Kuba się podniósł, bo się podniosłem. No i tutaj patrzcie, Didawi wziął sprawę w swoje ręce, poszarżował, bez żadnych driblingów, po prostu wykorzystałem jego szybkość, no i po długim rogu puściłem piłkę, no i było już tylko 2-1. Świetna odpowiedź naszego środkowego pomocnika ofensywnego, jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i miał też szansę rzutu wolnego, ale chyba mógłbym dać Royce'a, a nie Didawiego, no ale już tak postąpiłem i trudno. I tu zobaczycie akcję, Royce centruje, Milik. Jak on tego nie strzelił, bo to była dziwna sprawa, no ale trudno. Milik grał taki piach w tym meczu, naprawdę. Musiałem później go zmienić za piecha. Tutaj dobra obrona naszego wybierała, Cavani z takiego dość kąta niezłego próbował strzelić gola, no i tutaj bardziej ładny przerzut. Nasz zawodnik dopada do piłki, strzela po krótkim rogu. No i w 67 minucie meczu mamy 2-2, no i patrzcie, to akcja trójkowa. Milik do Royce'a, Royce odrywa do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski w stylu Ricardo Quaresmy i zdobyła bramkę na 3-2. No ale niestety, moja radość trwała krótko, ponieważ w 90 minucie był korner dla mojego przeciwnika. I jak to w większości sytuacjach jest, skryptowanie musiało się włączyć. No i dopada do piłki Nkalu ponownie, no i strzela bramkę na 3-3. Ale na szczęście ten punkt wystarczał mi do zdobycia mistrzostwa. Więc nie smuciłem się zbytnio, remis trudno, nasz bramkarz golkiperem meczu, golkiperem meczu, piłkarzem meczu. No i jest ten mistrz, jest całkiem niezła forma. Pierwszy zawodnik za mistrzostwo to jest lewy obrońca z Bayer Leverkusen, Grek, nie wiem jak to nawet wymawiać nazwisko, Stalfidilis chyba tak, Park idzie do klubu. No i kolejnym zawodnikiem będzie środkowy obrońca z Mainz, Bungert, chyba tak, Bungert do naszego kolejnego składu za zawodnika z Hamburgera SV, za Anglika, więc to byłby koniec tego odcinka. Już zbliżamy się do super składu, super srebrnego składu, wraca Lewandowski pierwszej jednostki. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się, cześć!